Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Witam przede wszystkim tych, którzy subskrybują mój kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, słuchajcie, zapraszam naprawdę do subskrypcji. Przekonacie się, że to nie boli. A czasem może Wam gdzieś pomóc, być może jakaś informacja czasem się może pokryć. Ale słuchajcie, co byśmy zbędnie nie owijali kotka w bawełnę. Jak filmik się przyda, oczywiście liczę na jakąś łapeczkę w górę. Czym się dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy? Bardzo nietypowy temat, aczkolwiek z życia wzięty. Mamy, słuchajcie, przed sobą pompy. O czym chcę dzisiaj przekazać pewną informację. Bardzo często, gęsto, słuchajcie, słyszę gdzieś tam, czy wyczytuję na forach, czy od jakichś tam mechaników słyszę, czym jest pompa. Niektórzy, słuchajcie, pompę nazywają pompą. Niektórzy, słuchajcie, nazywają to coś wytwornikiem ciśnienia. Jedno i drugie, słuchajcie, pokrywa się, bo to jest pompa, jest pompą. Jest wytwornikiem ciśnienia też oczywiście. Natomiast słuchajcie, jak się to ma, jak się to, słuchajcie, przekłada tak naprawdę na pracę silnika? To znaczy, co, jak się przekłada? Słuchajcie, zamontowanie pompy. Jeżeli uczepimy się, słuchajcie, na przykład pompy. Tu mamy pompę, słuchajcie, która pracuje, ta akurat pracuje na rozrządzie, jest napędzana wałkiem. Słuchajcie, kółeczka, które jest tutaj montowane, nie zamontujemy inaczej. Akurat jeśli byśmy się uczepili na przykład silnika dwulitrowego TDCi, w którym, słuchajcie, taka pompa pracuje, to jakbyście sobie rozebrali rozrząd i się przekonali, to tutaj na pompie macie regulację. Są po prostu śruby zrobione na takich fasolkach. Jak się to ma? Ano ma się to tak, słuchajcie, że taka pompa, macie tu porównanie. To jest pompa, słuchajcie, która jest dwusekcyjna, czyli tłoczki są po przekątnej stronie, ciach, 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 ciach. To są dwie sekcje, które pracują naprzeciw siebie. Jedna, druga, jedna, druga. Tu jest, słuchajcie, pompa, która jest montowana w silnikach często mniejszych, o mniejszej pojemności. Też pompa, słuchajcie, Delfiego. Tylko pracująca już na pasku rozrządu. Też jest wytwornikiem ciśnienia, ale to zaraz do tego dojdziemy. Natomiast to ona chodzi tutaj sobie na pasku. Tu jest, słuchajcie, pompa trzecia, która jest pompą boszowską. Ona sobie chodzi też na pasku rozrządu. Nie mam, co prawda, kółka. Gdzieś się zawieruszyło albo już trafiło na złom. W każdym bądź razie, słuchajcie, do czego zmierzam? Bardzo często, gęsto, zdarza się sytuacja taka, że ktoś na przykład, słuchajcie, wymieniał rozrząd bądź, powiedzmy, rozbierał silnik, bo jakaś tam różna okoliczność mogła być i pominął jedną kwestię. A no słuchajcie, jaką kwestię pominął? Prawidłowego ustawienia pompy. Do czego, słuchajcie, zmierzam? Zdarza się tak, że ci, którzy mówią, że na przykład pompa będąca wytwornikiem ciśnienia, nie ma różnicy, jak ona się, słuchajcie, jak ona będzie zamontowana. Otóż, słuchajcie, chcę ten mit po części obalić, a wy się zaraz przekonujcie, dlaczego. Nie chcecie słuchać, nie musicie. Jeśli chcecie i interesuje Was ten temat, to słuchajcie dalej. Słuchajcie, robiłem sobie eksperymenty czasem na takich rzeczach, żeby po prostu móc Wam coś odpowiedzieć, żebyście Wy byli zadowoleni, a z drugiej strony ja się cieszę, jak lecą łapeczki w moją stronę. Staram się po prostu pomagać takimi informacjami. No i tak, słuchajcie, poruszyliśmy pompę tutaj dwusekcyjną. Przyjmijmy, że jest to silnik dwulitrowy na łańcuchu. Tam są fasolki. Na tych fasolkach ustawiany jest kąt. Tu jest ciężej może to, słuchajcie, wyłapać. Aczkolwiek nie jest niemożliwe, dlatego że ona w pewnym momencie się klinuje i wiadomo kiedy ten moment wtryskiwania tego paliwa się ma. No słuchajcie, jak to się ma tak naprawdę do pracy silnika, jeżeli już jesteśmy przy takim zagadnieniu. Pracują sobie, słuchajcie, cztery gary. Wiecie, jak gary pracują, prawda? Nie muszę Wam tłumaczyć, że one chodzą wraz. Ale nie o co chodzi. Sterowanie wtryskami, wiadomo, że jest liczone w zależności od tego, w jakiej sekcji pracują, czy na przykład 1, 3, 2, 4, czy powiedzmy jeszcze inna kombinacja, ale to zależy od konstrukcji silnika, tego nie poruszamy. Natomiast, czy 1, 2, 4, 3 powiedzmy, no więc dlatego dobra, nie ruszamy tego tematu. Natomiast słuchajcie, jaki jest myk? Pompa
prawidłowo zamontowana, musi znajdować się w takim ustawieniu, w którym dobicie, słuchajcie, ciśnienia jest przed szczytem wtrysku tego paliwa. Bo przyjmijmy, słuchajcie, założenie takie, że taka pompa mająca dwie sekcje, ktoś sobie ustawi taką pompę, słuchajcie, między sekcjami, czyli nie ma tego momentu dobicia ciśnienia względem upuszczenia przez wtrysk. I później jest sytuacja taka, jeżeli ona będzie na przykład wypośrodkowana, wtrysk wypuścił już paliwo, mimo że to się dzieje, słuchajcie, bardzo szybko, na co my wpływu nie mamy, ale jest taka sytuacja, że jest wypuszczenie tego paliwa i dobicie tego paliwa przez pompę, co jest bardzo często, gęsto, słuchajcie, wychwytywane przez czujnik na listwie, który ma bardzo duże znaczenie, bo on musi monitorować sobie ciśnienie paliwa. Słuchajcie, w silnikach dwulitrowych 2.2 czy powiedzmy 2.4 jest to ciężej do wychwycenia, bo te sekcje są, słuchajcie, dwie, więc one sobie poradzą. Natomiast, słuchajcie, często, gęsto, i wiem z doświadczenia, bo kiedyś u mnie taki pojazd był w rodzinie, który posiadał pompę taką jak ta. No i słuchajcie, w czym jest myk? To jest pompa, która ma o tyle wielkie znaczenie, że ona, słuchajcie, posiada tylko dwie sekcje. Przepraszam, sekcję jedną. Ta głowiczka, która jest wyglądająca wizualnie tak samo jak ta z tej pompy. Tu macie porównanie. Tak naprawdę ta pompa jest o wiele mniejsza. Tu jest, słuchajcie, wirnik ten główny. Tu w tej pompie jest, tutaj znajduje się malutki. Tu jest tylko praca, słuchajcie, dwóch takich szczęk. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś narzeka, krytykuje, że 1.5 TDCi się na przykład nie nadaje. Słuchajcie, one się nadają, tylko często, gęsto jest tak, że ktoś naprawia pompę, robi pompę, wymienia rozrząd i podobna sytuacja. I gdzieś tam pominie, czy umknie mu prawidłowe ustawienie pompy. Słuchajcie, powiem wam taką rzecz. Nie na darmo taka pompa, jakbyśmy się tak dobrze uczepili, słuchajcie, tu, jak widzicie, o, dokładnie, macie znaczek ustawienia prawidłowego rozrządu. Co naprawdę, słuchajcie, nie może być pominięte, bo jeżeli jest ustawienie, słuchajcie, tej pompy, przyjmijmy, w połowie, ten silnik, wierzcie mi, że będzie pracował, ale będzie miał problemy z rozruchem, może mieć problemy z kopceniem, może gdzieś tam, powiedzmy, zaświecać się słynna spiralka, która się zaświeca bez względu na to, czy to będzie Francuz, czy to będzie jakiś inny samochód, czy to, przyjmijmy, będzie Renault na przykład. To mówię, bardzo często jest tak, że ten silnik jest na przykład, przykładowo, bo jest w wielu pojazdach, jest na przykład w jakiejś kliówce zamontowany, czy powiedzmy jakaś meganka malutka, prawda, z 1.5 silnikiem, i właśnie poza jakimś tam zabiegu, tego typu rzeczach, on przestaje pracować, przestaje odmawiać, zaczyna się szukanie, wtryski, wykręcanie, dłubanie, a po prostu warto sobie korekcję taką zrobić i sprawdzić, słuchajcie, czy na pewno ten rozrząd został prawidłowo ustawiony, czyli jak to przysłowiowo mówią, nasza wytwornica ciśnienia została ustawiona prawidłowo, bo naprawdę wtrysk tej sekcji ma bardzo duże, słuchajcie, znaczenie na wtryskiwanie tego paliwa. Dlatego celowo, słuchajcie, to kółko jest tak duże, żeby tych obrotów, słuchajcie, było o wiele więcej, żeby one nadążyły na pracę tych tłoków. Natomiast słuchajcie co, bo nie będę wam już rozkładał na czynniki pierwsze. Słuchajcie, następny temat taki. Mamy tutaj przykładowo z jakiegoś Francuza kolejnego, tylko z układem Boscha. To jest pompa, słuchajcie, która pracuje również na rozrządzie. Tylko, no właśnie, tylko, słuchajcie, jest kółko. Może być na tym kółku znaczek, ale często, gęsto jest tak, że gdzieś tam po książkach, jak patrzycie, tego znaczka niestety nie wychwycimy. A wychwycimy za to co, słuchajcie? Patrzcie, mamy pasek rozrządu. Często, gęsto jest tak, że widzimy tego typu kreseczki. To nie jest, słuchajcie, kreseczka, która jest tylko narysowana przez producenta paska dla jaj. Tutaj ona już jest co prawda starta, bo to jest pasek stary. Ale niemniej jednak, słuchajcie, po co ta kreska jest? Ano, słuchajcie, po co?
znak, który znajduje się na przykład na takiej pompie, na kółku, po to na pasku, on się nie pokrywa gdzieś tam ze znakiem często na korpusie, powiedzmy, głowicy, tylko często gęsto jest tak, słuchajcie, że to jest ustawiane po prostu paskiem. Najnormalniej w życiu mamy znak, tylko musimy już doczytać, bo mówię, konstrukcji tego silnika jest wiele. Jest przykładowo znak ustawiony na, słuchajcie, na wałku rozrządu i później w następnej kolejności, słuchajcie, przekłada się to na pompę. Bo tak jak tutaj byśmy sobie wzięli mniej więcej tą długość tego paska, o, tak jak widzicie, tu mam jeden znak, tu mam znak drugi. No o, tutaj mam jeden znak, słuchajcie, tu jest znak drugi, prawda? O, tu. Widzicie, jeden, drugi znak. Paska jest naprawdę bardzo niewiele. I to mniej więcej jest odległość, która pokrywa się na pokrycie jednego kółka, wałka rozrządu i blisko siebie zamontowanej pompy. I słuchajcie, naprawdę bierzcie pod uwagę ustawienie to, bo to nie jest rzecz narysowana tylko dla hecy, czyli to jest, powiedzmy, słuchajcie, taki znak dla nas. Dla producenci dają nam informację, w jaki sposób należy ustawić pompę, żeby ta pompa była prawidłowo zamontowana. Bo wierzcie mi, że w przypadku tego systemu Boscha, który jest montowany często w systemach już nie TDCi, tylko HDI, troszkę inne rozwiązanie, ale to nie będę do tego zmierzał. Słuchajcie, silniki po ustawieniu tej pompy, wierzcie mi, że naprawdę kuleją, naprawdę mają bardzo duże problemy. Często jest tak, że gdzieś tam samochód musi okręcić długo, jak już odpali, to chodzi, ale mówię, tam spiralka może się nie zaświeci, ale generalnie błędy jakieś mogą występować, ściśnień, bo tam te czujniki troszeczkę inaczej to monitorują. Także słuchajcie, myślę, że po części Wam wyprostowałem tą sytuację i informację taką dla niektórych, dlaczego na przykład ten sam system rozwiązania, teoretycznie ten sam, bo mówimy, że konstrukcja pompy jest prawie taka sama, tylko że jest mniejsza, jest taki sam, powiedzmy, zawór do sterowania, takie same są rolki, wałki, natomiast często gęsto jest tak, że po zamontowaniu takiej pompy, paska, czy powiedzmy jakiejś tam remoncie silnika, ktoś nie ustawi tego znaku, on będzie, słuchajcie, miał bardzo duże znaczenie. Nie będzie klekotał, bo słuchajcie, tutaj nie ma czegoś takiego, że rozrząd jest źle ustawiony, dochodzi do kolizji, tłok się tłucze względem, powiedzmy, względem zaworów, który by sobie pukał, bo to już było koniec tego silnika, chyba że to jest dopiero początek gdzieś tam, powiedzmy, o tego ząbka 2. Bo więcej, no to już może dochodzić czasem do kolizji, w zależności od konstrukcji głowicy i tłoków. Natomiast słuchajcie, zwracajcie na to uwagę. I temat na koniec taki. Jeżeli ktoś będzie, słuchajcie, potrzebował jakichś informacji, piszcie. Będziemy się starali wymieniać informacjami. Słuchajcie, w pierwszej kolejności niestety, ale bardzo szanuję, doceniam i staram się odpowiadać osobom, którzy, słuchajcie, wspomagają kanał, czyli wspierają, dla wspierających. Ci, którzy są wspierający, dostają znaczek, oczywiście jest przy logu znaczek, także wiadomo, dla mnie jest informacja, kto dla mnie jest traktowany jako w priorytecie. Także jeżeli macie taką możliwość, dołączcie, a w zamian za to, mówię, ja staram się jakimiś tam informacjami, które posiadam, które nie posiadam, zaraz staram się konsultować to z ludźmi z branży takiej, słuchajcie, z którą wiem, że są sprawdzeni ludzie, nie jakaś teoria z kosmosu wzięta, tylko oparta gdzieś tam na faktach, na praktyce, no bo wiadomo, że słuchajcie, wiedza kosztuje, dlatego jeżeli możecie wspierać kanał, zapraszam, dziękuję z góry, a ja w zamian za to, słuchajcie, staram się Wam pomagać, jakieś tam informacje, czy dojść jakieś tam do części, czy jakieś tam coś ustalenie, bo czasem też możecie taki problem mieć. Także jeszcze raz, słuchajcie, zapraszam do subskrybowania, możecie, wspierania kanału, jak się filmik, słuchajcie, przydał, liczę na łapeczkę w górę. No i cóż mogę życzyć, no miłej, cichej pracy w common railach, bo skutki są czasem różne, szerokości i do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, hej.